Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Purchla i jest mi bardzo miło być tutaj dzisiaj z Państwem w Gdańsku. Więcej, czuję się zaszczycony i dziękuję Państwu za danie świadectwa i, jak rozumiem, poddania się próby wytrzymałości na to wszystko, co z dyskursem i debatą na temat dziedzictwa się łączy, no bo mamy Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i jesteśmy bez wyjścia. Ja też już jestem teraz bez wyjścia i już nie zmienię mojego zestawu slajdów ani narracji. I mam mimo wszystko nadzieję, że Państwa nie zamęczę, mówiąc o rzeczach dla nas wszystkich oczywistych, żeby nie powiedzieć za klasykiem, że będzie to oczywista oczywistość, ale to, co mnie pociesza, to to, że postanowiłem Państwa też zbombardować większą ilością obrazków i niechże one przynajmniej będą atrakcją dzisiejszego wieczoru. I z powodu obrazków pozwolę sobie usiąść, nie żebym marudził zaraz po przyjeździe do Gdańska, ale nie ma pulpitu, w związku z tym, żebym spokojnie tu operował wszystkim, muszę siedzieć, za co przepraszam. Pytanie o przyszłość naszej przeszłości, bo rozumiem, że temat, który mi zadano, to rodzaj refleksji. Mam nadzieję, że w finale wspólnej refleksji nad ewolucją, jaką nasze europejskie myślenie przeszło w ciągu ostatnich, no, co najmniej dwóch wieków, właśnie w rozumieniu, w myśleniu, w naszym stosunku nie tylko do przeszłości, ale do tej relacji, która jest też fundamentem misji Międzynarodowego Centrum Kultury. Trudno, żeby było inaczej, podobnież jak wyglądając przez okno Arsenału w Gdańsku, jesteśmy skazani na dziedzictwo. Można więc zadać pytanie, na czym polega ta złożona natura relacji pomiędzy przeszłością a przyszłością. No, wypada zacząć od starożytności i z góry przepraszam za ten wstęp, którego już nie usunę, bo może dla Państwa on jest oczywisty, ale chcę podkreślić, że wkleiłem te piramidy dlatego, żeby od czegoś zacząć, to znaczy od funkcji komemoratywnej. Od funkcji komemoratywnej, która towarzyszy naszemu europejskiemu myśleniu o przeszłości od wieków, od wielu wieków, bo to starożytni Grecy podziwiający egipskie piramidy odczytywali je nie tylko jako relikty dawnej cywilizacji, ale właśnie jako formę upamiętnienia, a więc upamiętnienie. I to starożytni Grecy byli, można powiedzieć, pierwszymi dojrzałymi interpretatorami dziedzictwa faraonów. Posuwając się dalej, można najkrócej powiedzieć, że kult pomników przeszłości rozwijał się przez cały okres średniowiecza i przyniósł pierwsze próby ich ochrony i konserwacji, a renesans wprost odwoływał się oczywiście do dorobku, zwłaszcza nie tylko starożytnej Grecji, ale zwłaszcza przede wszystkim starożytnego Rzymu, i wybitni artyści epoki, imitując dorobek antyku, propagowali jego dziedzictwo, zarówno materialne i niematerialne. To jest taka gra wstępna, która powinna zakończyć się oczywiście odkopaniem Pompeji i Herkulanum, bo to właśnie fascynacja starożytnością odegrała zasadniczą rolę w tworzeniu podstaw dla naukowego poznania dzisiejszego dziedzictwa antyku już w epoce oświecenia. I rzeczywiście odkopanie w połowie XVIII wieku Pompeji, a potem Herkulanum oraz popularyzowanie tych odkryć przez Johanna Joachima Winckelmanna stworzyły podstawy archeologii, historii sztuki, a niemiecki badacz jest słusznie uznawany za ojca tych dyscyplin naukowych. No i przygotowując tą prezentację do tak zwanej szerszej publiczności, wkleiłem oczywiście Izabelę, bo to
Z ducha tego samego czasu wyrosła idea pierwszego polskiego muzeum urządzonego na przełomie XVIII i XIX wieku przez Izabelę Slemingów-Czartoryską, która swoją pasję kolekcjonowania pamiątek historycznych rozwinęła podczas licznych podróży w kraju i za granicą, a fronton świątyni Sybilii i sama świątynia z tym napisem przeszłość przyszłości jest też nie tylko symbolem, ale dobrym kalamburem dla naszego dzisiejszego spotkania. Ale prawdziwy kult przeszłości rozwinął się jednak dopiero w XIX wieku. Towarzyszyło temu również pojęcie muzeum i kariera muzeów wówczas na wielką skalę tworzonych. Sprzyjały temu również procesy tworzenia się w Europie nowoczesnych państw i narodów, a więc i szczególne zapotrzebowanie na mitologię narodową. Kult bohaterów. To wszystko przyniosło nie tylko spektakularny rozkwit powieści historycznej, malarstwa historycznego. My w Krakowie, nie powiem, że lubimy Matejkę, ale się nim podpieramy nieustająco. I w tym tkwi paradoks wieku XIX. Paradoks wieku pary i elektryczności, postępu i liberalizmu. Wieku, który równocześnie był wiekiem historyzmu. I w tej narracji będę się od czasu do czasu podpierał moim rodzinnym miasteczkiem, bo historyzm jako postawa odwoływał się do sprawdzonych w przeszłości wartości. Był ucieczką od świata precyzji, deepodminanych i choćby ten teatr miejski i narodowy zarazem, dzisiejszy Teatr Słowackiego w Krakowie, to świetny przykład, bo budynek, który miał zapowiadać wiek XX, pierwszy gmach publiczny, oświetlony elektrycznością w Krakowie, a równocześnie obowiązkowo ten bardzo nowoczesny w sensie funkcjonalny budynek został ubrany w kostium historyczny. Na gruncie romantycznej fascynacji średniowieczem narodziła się w połowie XIX wieku już konserwacja zabytków. I to też trzeba przypomnieć i wydobyć w tym przebieganiu przez pierwszą fazę ewolucji, jaką nasze europejskie myślenie, nasz stosunek do przeszłości przechodził. Carcassonne to symbol. Natomiast to, co istotne, to nie tylko narodziny konserwacji, no związanej choćby z nazwiskiem Viollet-le-Duc'a, ale stopniowe formowanie samego pojęcia zabytku, co pokazuje doskonale semantyka niemieckich słów nas Denkmal i to pojęcie Denkmalpflege, które właśnie akcentują już nie tylko upamiętnianie, ale znaczenie ochrony artefaktów. Bo wiek XIX to zatem nie tylko epoka historyzmu w architekturze i sztuce, ale początek nowoczesnej konserwacji i ochrony zabytków. I co istotne, to wówczas ochrona zabytków stała się odpowiedzialnością państwa. Przykład dała Francja. Historyk François Guizot jako minister spraw wewnętrznych w rządzie Ludwika Filipa już w roku 1830 ustanowił Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, a Prosper Mérimée przeszedł do historii jako twórca tego, co i dziś od czasu do czasu nawet na polskiej prowincji spotykamy, no, classement. Chwilę później, bo w roku 1834, można powiedzieć już, Grecja, najmłodsze wówczas państwo ówczesnej Europy, jako pierwsza wprowadziła spektakularną ustawę o ochronie zabytków. Jako pierwsza rękami niemieckiego profesora, bo od kilku lat królem Grecji był Wittelsbach. Tak, ma być teraz Grecja na obrazku. Wiek XIX to nie tylko czas restauracji zabytków, ale także burzliwych dyskusji teoretycznych, które
weryfikowały nasz stosunek do przeszłości. Normatywne dyskusje i ostre spory, które prowadzili na przełomie XIX i XX wieku konserwatorzy i kuratorzy wielu obiektów historycznych w całej Europie, również na ziemiach polskich, tworzyły fundamenty pod filozofię ochrony zabytków. Nowoczesne pojęcie zabytków sformułowane zostało w środowisku wiedeńskiej historii sztuki. W roku 1903 Alois Riegel, profesor historii sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego, ale też generalny konserwator zabytków Austrii, opublikował książkę, która do dzisiaj pozostaje katechizmem myślenia o naszym stosunku do przeszłości, Der moderne Denkmalkultus. Riegel dostrzegał napięcie pomiędzy intencjami upamiętnienia właściwym przodkom, a intencjami uznania zabytek właściwym spadkobiercom. I to chciałem w tym punkcie wyakcentować, dodając, że to właśnie podjęcie w 1905 roku prac konserwatorskich, czy też restauracji dziedzińca w Zamku Królewskim na Wawelu, no, było punktem wyjścia do ostrego sporu pomiędzy właśnie gronem polskich, galicyjskich konserwatorów, a Wiedniem, a zwłaszcza Maksym Dworzakiem. Konserwować czy restaurować? Bo w tym formułowaniu, czy formowaniu się pojęcia zabytku, kluczową kwestią jest autentyzm. I gdy patrzymy na obrazy starych mistrzów, gdy wchodzimy do muzeum, a zwłaszcza do antykwariatu, i to nie muszą być też starzy mistrzowie, instynktownie pytamy się, czy to jest autentyk, czy kopia. Podkreślam to, bo w tym europejskim myśleniu o naszym stosunku do przeszłości, w tym dochodzeniu do pojęcia dziedzictwa, autentyzm jest oczywiście rzeczą fundamentalną, co wcale nie jest jazdą obowiązkową na wszystkich kontynentach i w tradycji wszystkich kultur na ziemskim globie, ale to o tym później. Forma zabytku, ale też jego treść od samego początku jest tym, co tworzy wartość. I można powiedzieć, że w ciągu 200 lat to europejskie myślenie o starożytnościach, bo tak mówiliśmy o zabytkach w XIX wieku w języku polskim i o pomnikach historii, przeszło długą drogę, a systemy ochrony zabytków są dzisiaj ważnym kryterium sprawności każdego nowoczesnego państwa. I relacja pomiędzy przeszłością a przeszłością nie ogranicza się dzisiaj do kwestii zabytków i ich ochrony. Przeżywamy dziś wielowymiarową zmianę i o tym chciałbym przede wszystkim mówić nieco dłużej. Bo ta zmiana dotyczy także zmiany naszego stosunku do przeszłości, do naszego patrimoniu, którego wszyscy jesteśmy na dobre i na złe spadkobiercami. Dla zrozumienia istoty zmieniającej się relacji pomiędzy przeszłością a przyszłością, coraz bardziej przydatne, żeby nie powiedzieć niezbędne, staje się pojęcie, które w ostatnim czasie zrobiło spektakularną karierę. Heritage, dziedzictwo kulturowe. Trzeba przy tym koniecznie zaznaczyć, że o ile zabytek należy do przeszłości, o tyle dziedzictwo służy współczesnym celom. I dziedzictwo to nie tylko materia, ale to w coraz większym stopniu dziedzictwo niematerialne, niematerialne dobra kultury, ale dziedzictwo to wszystkim ludzie. I te trzy kolejne zdjęcia powinny nam wszystkim to jasno uświadomić, bo patrząc na starą Jerozolimę, możemy instynktownie powiedzieć na gruncie teorii zabytku. No tak, to jest zabytkowy układ urbanistyczny. Pytanie jest tylko, no powstaje proste pytanie, czy taka formułka wyczerpuje problem tego niezwykłego miejsca? Oczywiście, że nie. Miejsca tak ważnego dla wszystkich trzech religii objawionych
i bardzo łatwo właśnie w takich miejscach Jerozolimy przekonać się, że dziedzictwo to my, to nasza pamięć, nasz wybór i nasza tożsamość. A skoro tak, to gra w dziedzictwo to zupełnie inna, można powiedzieć, gra niż gra w zabytek. I warto może przez chwilę przynajmniej percepować tą tablicę. Bo dziedzictwo jest procesem nieustannej reinterpretacji przeszłości, w którym zasadniczą rolę odgrywają nasza pamięć i nasz wybór. Thomas Mann mawiał, iż kultura to umiejętność dziedziczenia. Dziedziczenie może dotyczyć nie tylko jednostek, ale i różnych grup społecznych, w tym narodów i całej ludzkości. I tu powinien wyświetlić pod rząd, żeby zadziałać na Państwa podświadomość, 10 obrazków, zaczynając od rynku w Krakowie, przepraszam za lokalny patriotyzm, ale te różne formy tradycji, one składają się na dziedzictwo, które przecież nie jest naszą tylko specjalnością, bo dziedzictwo to nasze wierzenia, życie codzienne, styl życia, sztuka ta wysoka i popularna, ale to, co jest najważniejsze, że dziedzictwo to jest proces. To jest proces, a więc to wszystko ma swoją dynamikę. I więcej, dziedzictwo nie jest domeną zarezerwowaną dla państwa, ale państwo bardzo chętnie zawłaszcza dziedzictwo do własnych potrzeb, do własnej ideologii. Bo dziedzictwo jest równocześnie wiedzą, produktem kulturowym oraz politycznym i ekonomicznym zasobem. O tym ekonomicznym zasobie, jak się domyślam, mówiła kilka godzin wcześniej tu, w tym domu i w tym pokoju pani dr Joanna Zanetra Szelika. Na ile więc transformacja, jaką dziś przeżywamy, zmienia nasz stosunek do dziedzictwa i zmienia jego miejsce wśród priorytetów naszego życia społecznego? No, ta tablica też ma nam pewne kwestie jeszcze lepiej uporządkować. I w tej części moich wywodów akcentuję przede wszystkim tą fundamentalną różnicę, która nie jest dostrzegana nawet przez środowiska konserwatorskie, pomiędzy pojęciem zabytku a pojęciem dziedzictwa. A to jest istota tego też nowego podejścia do przeszłości i myślenia o jego ochronie. Dziedzictwo nie tylko posiada własną dynamikę, ale odzwierciedla zarówno stosunek społeczeństwa do świata wartości, jak i sam proces reinterpretacji wartości. I w tym tkwi również, w moim przekonaniu, rosnące bardzo szybko znaczenie dziedzictwa kulturowego. Bo dziedzictwo należy do nas wszystkich, a dostęp do niego to jedno z podstawowych praw człowieka. Dziedzictwo ma więc zawsze ludzki wymiar. Z tego faktu wynika też kluczowe znaczenie kapitału społecznego. Nie tylko dla dynamicznego procesu, dla dynamicznego procesu nieustającego kreowania dziedzictwa, dla dynamicznego procesu jego reinterpretacji, ale też dla jego skutecznej ochrony. Bo skoro dziedzictwo należy do nas wszystkich, to nie jest domeną wąskiej grupy ekspertów. Jego wartość wyznaczają użytkownicy. A myślę, że papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą problematyką, jest choćby znakomita frekwencja na dzisiejszej sali, na dzisiejszym naszym spotkaniu. Stąd mówiąc o tym wyznaczaniu wartości przez użytkowników, jednym z fundamentalnych pytań związanych z dziedzictwem kulturowym jest pytanie o
właścicieli dziedzictwa, a także kto tworzy, interpretuje, chroni i zarządza dziedzictwem. I tutaj wchodzimy na terytorium i na manowce naszej Europy, młodszej Europy, Europy Środkowej, gdzie granice polityczne, zwłaszcza w XX wieku, zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. To dlatego tak ważną kategorią w obszarze dziedzictwa kulturowego jest właśnie tu wokół nas dziedzictwo wydziedziczonych i dziedzictwo bez dziedziców. To produkt tragedii XX wieku, Holokaustu, czystek etnicznych. Świetnym przykładem, mówię to bez zająknienia, w Gdańsku, mimo oczywistych analogii, jest Wrocław. Przykładem tego zjawiska. Bo jest to niewątpliwie największe miasto w Europie, a może na świecie, w którym w wyniku II wojny światowej nastąpiła wymiana ludności w 100%. Po roku 1945 Wrocław stał się nie tylko poligonem wielkich prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji zniszczonego miasta, ale i prawdziwym laboratorium dziedzictwa rozumianego właśnie jako pamięć i tożsamość. A to znacznie trudniejsza materia niż konserwacja zabytków. Dla pierwszych przybywających tu polskich osadników ruiny niemieckiego Breslau oznaczały bowiem dziedzictwo wroga. Przez kolejne dekady myślenie kolejnych pokoleń wrocławian o ich nowej, małej ojczyźnie przechodziło znamienną ewolucję, która, jak rozumiem, jest też doświadczeniem wielu gdańszczan. Od dziedzictwa wroga i obcego poprzez dziedzictwo sąsiada po, jak mówimy w naszym krakowskim centrum, umojenie dziedzictwa i dostrzeżenie jego wartości uniwersalnych. Przykład Wrocławia pozwala lepiej zrozumieć siłę i znaczenie dziedzictwa niematerialnego, naszej pamięci, tożsamości, a także dynamikę tego procesu, jakim jest dziedzictwo. I wiem, jak to banalnie brzmi to w Gdańsku, bo miałem zaszczyt uczestniczyć w pierwszym międzynarodowym zjeździe gdańszczan i to wszystko, co tu się w Gdańsku wydarzyło na naszych oczach w ciągu ostatnich kilkunastu lat i co dokumentują te wklejone przeze mnie zdjęcia, jest może najlepszą puentą tej części moich wywodów. Bo dziedzictwo w odróżnieniu od tradycyjnie rozumianego zabytku nie musi być piękne. To dlatego Auschwitz jest dzisiaj najbardziej czytelnym w świecie symbolem dziedzictwa nienawiści, a Pałac Kultury i Nauki w Warszawie może służyć jako znakomity przykład tego tak zwanego dissonant heritage, dziedzictwa kłopotliwego. Zresztą nie tylko Pałac Kultury. Nie chcę powiedzieć przyganiał kocioł garnkowi, ale Nowa Huta przez całe dziesięciolecia, może właśnie nie dziś, co pokazuje dynamikę procesu. Dzisiaj odkrywamy w Krakowie Nową Hutę jako wartość, ale to Nowa Huta była również świetnym przykładem tego Ungewollte Erbe, tego właśnie dziedzictwa kłopotliwego, dissonant heritage. A nie chcę powiedzieć, że nieszczęsny Lenin nie miał szans. I nawet ZOMO go nie obroniło przed nami, czyli użytkownikami tej przestrzeni w 1989 roku był nie do uratowania na dobre i na złe. A dziś zastanawiamy się nad wpisaniem Nowej Huty na listę światowego dziedzictwa. To, myślę, bardzo dydaktyczny przykład, jak szybko zmienia się często interpretacja miejsc, które są wokół nas. Bo można powiedzieć, że każde dziedzictwo jest z zasady obszarem debaty i kontrowersji. I to jest na swój sposób fajne.
fantastyczne. A na pewno nie należy się tego obawiać, bo o ile w przypadku zabytków istnieje immanentna sprzeczność pomiędzy ich ochroną a rozwojem, o tyle dziedzictwo jest funkcją miejsca i opcją rozwoju. I można zakończyć tą część moich wywodów takim prostym stwierdzeniem, że rozumienie dziedzictwa wyszło już dzisiaj z matecznika takiego właśnie XIX-wiecznego, statycznego myślenia o zabytków, zamkniętego w gorsecie narodowych mitów, przesądów i stereotypów. No, wyszło i nie wyszło, natomiast ja chcę się chwalić tym, co łączy się również z instytucją, którą z panią dr Joanną Sanetą Szeligą mamy zaszczyt tutaj dzisiaj w Gdańsku reprezentować. Bo w roku 1991 na sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, które odbywało się w Krakowie po raz pierwszy i po raz ostatni po upadku żelaznej kurtyny, to można powiedzieć spotkanie wschodu i zachodu poświęcone kulturze w ramach konferencji helsińskiej stworzyło pojęcie Our Common Heritage, nasze wspólne dziedzictwo, zapisane w tym dokumencie końcowym konferencji, w czasie której nasze centrum zainaugurowało działalność. Dzisiaj można powiedzieć, że pojęcie nasze wspólne dziedzictwo jest fundamentem tego międzynarodowego kanonu politycznej poprawności. Konwencja paryska UNESCO, Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, konwencja z roku 1972, nie tylko zglobalizowała problem ochrony zabytków, ale właśnie spopularyzowała pojęcie dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj pozwala ono znacznie szerzej rozumieć relacje pomiędzy przeszłością a przyszłością, bo dziedzictwo wymaga decyzji, by czerpać z przeszłości lub przekazać przyszłości. I symbolem sukcesu takiego myślenia jest przede wszystkim lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można powiedzieć, że to jest największy sukces wizerunkowy, ale i polityczny UNESCO. Statystyka mówi sama za siebie, 40% wejść na strony internetowe UNESCO to jest lista światowego dziedzictwa. Przecież UNESCO zajmuje się nauką, edukacją, wychowaniem, informacją, kulturą w różnych jej aspektach i przejawach. W tej właśnie konwencji z 1972 roku, która dała życie liście, udało się osiągnąć mądry konsensus poprzez zdefiniowanie kryteriów dla powszechnie uznawanego zbioru wartości, OUV, Outstanding Universal Value. To nadzwyczajna powszechna wartość. I to, co jest fantastyczne, to to, że ten wspólny mianownik respektowany jest dzisiaj przez 195 krajów sygnatariuszy konwencji. To jest więcej niż państwa strony, członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W wyniku 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w lipcu ubiegłego roku w Krakowie, no, mamy na liście już 1073 wpisy ze 167 krajów. Tych inskrypcji to obiekty w Europie i tu mógłbym wygłosić dłuższy komentarz, zrobię to najkrócej jak potrafię. To jest dzisiaj narastający problem tej konwencji, bo Europa, można powiedzieć, zgarnęła większość tej puli, natomiast Europa wśród tych 195 krajów procentowo znaczy niewiele. Miałem zaszczyt przewodniczyć tej sesji, przewodniczyć Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO i sam ten komitet mówi sam za siebie, 21 państw, z czego tylko 4 to Ameryka Północna i Europa.
to na swój sposób jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Ten pietyzm dla zabytków, który niewątpliwie narodził się w Europie, dzisiaj zglobalizował się. 167 krajów ma już na swoim terytorium wpisy. Lista nie jest już kanonem piękna i nie jest konkursem piękności. Jest przede wszystkim fantastycznym narzędziem w propagowaniu właściwej postawy, właściwego stosunku do dziedzictwa i do ochrony tych wartości, które wspólnota międzynarodowa uznaje za powszechne i wspólne. I to oczywiście oznacza też znaczne poszerzenie pola ochrony. Szczególnie szybko rośnie w ostatnim czasie znaczenie dziedzictwa niematerialnego. To jest właśnie zakończenie Forum Młodych, które otwierało zresztą 10-dniowy maraton plenarnych obrad 41. sesji w Krakowie. Forum Młodych zorganizowane przez nasze centrum. I nie przypadkiem tematem tego Forum Młodych, które skupiło tak zwanych Young Heritage Professionals z 30 kilku krajów ze wszystkich kontynentów, była właśnie problematyka pamięci, tej utraconej i tej odzyskanej. To dzisiaj gorący temat. To jest fundament naszego stosunku do przeszłości i co tu dużo mówić, kultura pamięci jako system pamięci zbiorowej danego społeczeństwa jest swoistym wyzwaniem. To właśnie pamięć staje się dzisiaj osobną kategorią badawczą. To właśnie pamięć, ta starsza i mniej wiarygodna siostra historii. I co istotne, to to, że o ile historia stanowi zamkniętą strukturę, o tyle pamięć jest otwarta zarówno dla jednostek, jak i dla całych zbiorowości, dużych i małych. Wspólna pamięć to artefakt, który codziennie na nowo konstruujemy, choć ludzie twierdzą, że istota ich tożsamości jest niezmienna. Pamięć zbiorowa bardziej rekonstruuje niż rejestruje przeszłość, bo historia i pamięć to dwie różne kwestie. Pierre Nora, francuski badacz, jeszcze w roku 1984 w oparciu o te właśnie obserwacje stworzył pojęcie Lieu de Mémoire, miejsc pamięci, i zainicjował rozwój historii drugiego stopnia. Historia drugiego stopnia przenosi nas w świat pamięci zbiorowej, gdzie historia jest nie tyle opisanym faktem, ale formą pamięci współczesnych. I to, co chciałbym podkreślić w roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, to to, że może nie w ślad za sukcesem Listy Światowego Dziedzictwa, ale doceniając siłę i znaczenie i potęgę dziedzictwa, zwłaszcza dziedzictwa niematerialnego, Parlament Europejski w listopadzie 2011 roku stworzył nowy projekt, on się nazywa European Heritage Label, Znak Europejskiego Dziedzictwa, poszukując wspólnego mianownika dla wszystkich 28 państw Europy, miejsc, które by nas jednoczyły. I na ile te miejsca i ten znak jest sukcesem, dzisiaj to inna kwestia. Natomiast uczestnicząc przez parę lat w tworzeniu tego projektu, mogę tylko powiedzieć, że jest to kalwaria, że to jest bardzo trudny proces z różnych powodów, ale poszukiwanie wspólnego mianownika w Europie, jeżeli chodzi o naszą pamięć zbiorową, jest niezwykłym rzeczywiście wyzwaniem. Dodam, że Polska w momencie liderem tej listy posiada 4 wpisy, a jednym z wpisów najwcześniejszych jest Stocznia Gdańska. Obok Konstytucji 6 Maja, Unii Lubelskiej i cmentarza w Łużnej, o którym może Państwo nie słyszeli, ale to jest taki niezwykły symbol
tragedii I wojny światowej i ekumenii wielkie założenie cmentarne w pobliżu Gorlic. Gorlice to Werdeń Wschodu, gdzie ofiary tej krwawej bitwy z maja 1915 roku znalazły spoczynek. I to, co jest jeszcze istotne, to to, że te miejsca pamięci składają się zarówno z elementów materialnych, jak i niematerialnych. Są bowiem długotrwałymi, utrzymującymi się przez pokolenia katalizatorami zbiorowej pamięci i naszej tożsamości, które stanowią część społecznych, kulturowych i politycznych zwyczajów. I tu sobie zaznaczyłem, że mam 6 zdjęć do przodowy. Świetlić to pokazuje nasze krakowskie doświadczenie, bardzo różne odzyskanie pamięci o krakowskich Żydach jest niewątpliwie sukcesem ostatniego 30-lecia, ale równocześnie to, co jest w Krakowie, może z perspektywy Gdańska egzotyczne, to dobra pamięć o dobrym cesarzu. Z okien Międzynarodowego Centrum Kultury robimy sobie takie zdjęcia, ale w 1941 roku dr Hans Frank kazał robić takie zdjęcia, bo Kraków miał być Norymbergą Wschodu i przy rynku głównym w Krakowie miały być Niemcy. Tak więc pamięć i próba ocalenia od zapomnienia to ważny element gry w dziedzictwo. Można więc powiedzieć, że w krótkim czasie rozumienie dziedzictwa kulturowego uległo znacznemu poszerzeniu. A sam Pierre Nora zauważył ostatnio, że dziedzictwo, cytuję, które do niedawna jeszcze oparte było na wyborze najstarszych, najpiękniejszych i najdoskonalszych wytworów narodowego geniuszu, zmienia znaczenie. Koniec cytatu. Przesądza o tym również masowość zjawiska. Nie przypadkiem więc epoką upamiętniania francuski badacz określa fenomen ostatnich dziesięcioleci. Kondycja naszej pamięci poddawana jest codziennie trudnym próbom, bo przeszłość i pamięć to nie tylko złożona materia. Pamięć w odróżnieniu od historii nie musi być jednoznaczna. Mamy więc dzisiaj do czynienia nie tylko z odzyskiwaniem pamięci i polifonią pamięci, ale może przede wszystkim z konfliktami pamięci, z pamięcią naszą i waszą, z pamięcią kłopotliwą, z manipulacją pamięcią, z jej sakralizacją, zawłaszczaniem i instrumentalizacją. I żeby naszego legalnego spotkania nie upolityczniać, to na wszelki wypadek z ostrożności procesowej wkleiłem zdjęcia z Republiki Białoruś. Ja byłem w Nieświeżu kilka razy, ale to jest zdjęcie z takiego wczesnego właśnie pobytu w latach 90., kiedy Nieśwież był jeszcze przed wielką operacją konserwatorską, która odebrała mu wiele z autentyczności. Ale to, co mnie wtedy zaintrygowało, to informacja przy wejściu do tego zespołu, w zasadzie jedyna informacja, jaką można było wówczas spotkać, że to miejsce jest niezwykle ważne, bo 1 listopada 1917 roku odbył się zjazd bolszewików II Armii Frontu Zachodniego. Kropka. Dzisiaj takiej tablicy już nie ma, wręcz przeciwnie, nazwisko Radziwiłłów jest umojone, można powiedzieć, również przez białoruską władzę, a sam Nieśwież, można dyskutować, ale jest oficjalną rezydencją prezydenta, o ile pamiętam, się Łukaszenka nazywa, i jest symbolem, można powiedzieć, nowego stosunku do czegoś, co jeszcze kilkanaście lat temu było albo wymazywane z pamięci, albo interpretowane, można powiedzieć, po bolszewicku. I więcej, to wszystko, co łączy się z grą pamięcią, doskonale, nie chcę powiedzieć wyśmiali, ale zinterpretowali
angielscy dziennikarze. Kupiłem sobie kiedyś taki przewodnik po takim wyimaginowanym kraju. Oczywiście z naszego regionu, nie ulega wątpliwości, że tak nas widzą. I to, żeby takie państwo zaistniało, no musi mieć po pierwsze terytorium, to jasne. Dobrze byłoby mieć i flagę, i hymn. Ten hymn zresztą doskonale wpisuje się co najmniej w kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście hymnów naszych własnych i naszych sąsiadów. No i Ojciec Narodu to jest jazda obowiązkowa oczywiście. W ten sposób tworzy się konstrukt, prawda? Można go tworzyć zupełnie abstrakcyjnie. I to myślę, że też jest taki no, przykład, który na poważnie łączy się choćby z historią Stanów Zjednoczonych Ameryki. Każdy, kto nawet nie ma tak głębokiej historii jak my, Europejczycy, bardzo potrzebuje podkreślać swoją tożsamość. Bo według Pierre Nora dziedzictwo zakończyło epokę historii, narodu i zabytków na rzecz epoki pamięci, społeczności i tożsamości. A skoro tak, to mocno zakorzeniony w naszej europejskiej tradycji kult przeszłości staje się przede wszystkim naszym obowiązkiem pamięci. Obowiązkiem pamięci tej indywidualnej i tej zbiorowej. Dziedzictwo kulturowe jako wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów jest też zasobem posiadającym również wymiar ekonomiczny. I tu powinienem, jak rozumiem, przerzucić dwie kartki do przodu, bo to Państwo już dzisiaj załatwili pod barwą pani doktor Joanny Sanetry Szeligi. Ja powiem tylko najkrócej, że ten rosnący popyt na dziedzictwo jest przede wszystkim konsekwencją globalizacji. I McDonaldyzacji i tego, co również z okien naszego centrum w latach 90. można było łatwo dostrzec. Ale też, co tu dużo mówić, konfliktów. Przepraszam za banalność tego zestawienia. Dziedzictwo kulturowe jest dzisiaj nie tylko produktem stanowiącym podstawę działalności przemysłu w czasie wolnego. Bardzo szybko rośnie też właśnie rola dziedzictwa niematerialnego jako dynamicznego procesu ciągłej reinterpretacji przeszłości. I zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej złożonym wyzwaniem zarówno dla władzy publicznej, jak i dla wielu aktorów. I ja nie będę, jak to się mówi, ciągnął teraz tego tekstu w zasadzie, ale wyświetlę zdjęcia, bo jestem bez wyjścia, muszę przeskoczyć przez to wszystko, co miało nam uświadomić, przepraszam, tu w Gdańsku, a zwłaszcza w Sopocie, że morze i piaszczyste plaże to jest turystyka, ale turystyka dzisiaj przede wszystkim potrzebuje miejsc niezwykłych, tej właśnie wartości przyrodniczej i kulturowej. 11,5% pani Joanno PKB krajów Unii Europejskiej, podobnie pewnie ponad 10% rynku pracy to jest turystyka, a w tym torcie no, dominuje heritage tourism, który poluje przecież na takie anomalie i takie odchylenia od pionu, jak choćby wieża w Pizie, i wszystko rozgrywa się w tym trójkącie, który dzisiaj ciągle bardzo często jest trójkątem bermudzkim, bo to operatorzy turystyczni, można powiedzieć, zgarniają profit, eksploatując często zasoby dziedzictwa w sposób rabunkowy. Bo na gruncie teorii ekonomii specyfika dziedzictwa polega na braku możliwości wyłączenia go z konsumpcji, a równocześnie charakteryzuje się brakiem konkurencyjności w konsumpcji, bo Wawel jest tylko jeden. I to, co dzisiaj jest przedmiotem również naszych projektów, naszych badań w Krakowie, to problem
choćby szybkości tej konsumpcji, tego, co dostrzegano w Polsce już kilkanaście lat temu, to jest artykuł, który sobie dosyć wczesny wyciąłem z Rzeczpospolitej kilkanaście lat temu na temat Kazimierza nad Wisłą, bo można zadać właśnie takie pytanie. I już w latach 90. na rynku w Krakowie robiliśmy sobie takie zdjęcia. I ta gra pomiędzy sakrum a towarem, myślę, że jest też dzisiaj bardzo gorącym tematem w Gdańsku. A ponieważ wchodzimy w kampanię wyborczą, to nie będę rozwijał tego tematu, żeby nikomu nie zaszkodzić w tym mieście. To, co jest istotne, to to, że te zasoby są zasobami nieodtwarzalnymi, podobnie jak zasoby przyrodnicze. I to, że dziedzictwo kulturowe jest dzisiaj samoistnym produktem, składnikiem innych produktów materialnych i niematerialnych, to Państwo świetnie wiecie. Natomiast jak trudno jest, zwłaszcza w takich dużych centrach jak Gdańsk, jak Kraków, jak Praga, grać w dziedzictwo i szukać harmonii pomiędzy wyzwaniami wynikającymi z troski i ochrony, a presją modernizacyjną, eksploatacją tych zasobów, no to niech również uświadomi nam ta plansza, którą opracowałem na podstawie jednego skądinąd amerykańskiego podręcznika. Mamy dzisiaj ten problem, że gdy zadamy pytanie, kto odpowiada za ochronę, kto odpowiada za politykę wobec dziedzictwa w każdym dowolnym dużym mieście, okazuje się, że nie ma tego jednego adresu. Tych, jak mówimy, interesariuszy, tych graczy, tych uczestników tej gry z bardzo różnych paragrafów jest bardzo wiele. Tak więc dziedzictwo kulturowe stanowi dzisiaj nie tylko przedmiot ochrony, ale potencjał. Potencjał, który winien zostać wykorzystany dla przyszłego rozwoju. Ja często wspominam raport Komisji Europejskiej, który wyraźnie wskazuje na przewagi konkurencyjne wynikające nie tylko z lepszej rozpoznawalności miejsc dziedzictwa, ale też właśnie atrakcyjności turystycznej miast historycznych, siły ich brandu, a także wpływu dziedzictwa na jakość życia i domyślam się, że o tym z dumą mówiła dzisiaj pani doktor z Krakowa, tak więc nie będę się powtarzał. Myślę też, że ten nasz raport, w którym Międzynarodowe Centrum Kultury aktywnie współuczestniczyło, Culture Heritage Council for Europe, nie wymaga już w tym momencie komentarza. Jaka byłaby więc puenta? No, puenta jest prosta. My powinniśmy dzisiaj rzeczywiście uznawać dziedzictwo kulturowe za jeden z najważniejszych zasobów Europy. Jest to zasób ciągle słabo wykorzystany w realizacji strategii innowacji i rozwoju. To twórcze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju, a zarazem zachowanie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, to jest jeden z najważniejszych dylematów związanych z tym, jak mądrze tym zasobem zarządzać. Szybka zmiana naszej tożsamości oznacza dziś przejście od tożsamości obronnej do tożsamości innowacyjnej. Tu miał być ten slajd. Oznacza to między innymi, bo to jest fundamentalna różnica pomiędzy powietrzem w Gdańsku a powietrzem w Krakowie. Mogę tylko zazdrościć. Oznacza, tak, wiatr od morza, to już Żeromski zauważył. Oznacza to między innymi rosnącą potrzebę nowego zdefiniowania się i konieczność otwierania się na innego. Wzmacnia to interakcję pomiędzy kapitałem społecznym i dziedzictwem, które staje się warunkiem koniecznym dla odbudowy spójności społecznej. I trzeba też na koniec koniecznie dodać, że dziedzictwo nie istnieje, jeśli nie istnieje świadomość jego wartości. Myślę, że dla nas wszystkich to jest znowu oczywista oczywistość. Proces tworzenia dziedzictwa i jego interpretacji
łączy się więc z kwestią świadomości wartości dziedzictwa i dialogu społecznego. Jeśli więc dziedzictwo jest funkcją miejsca i opcją rozwoju, to zależy przede wszystkim od nas. Zależy od systemu wartości, jaki przyjmujemy jako społeczeństwo. Bo kultura to umiejętność dziedziczenia. Od niej więc zależy przyszłość naszej przeszłości. I tu mam napisane amen. Zapraszamy wszystkich na rynek w Krakowie. Myślę, że pani Joanna już pokazała, który to jest numer domu. 25. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo za wykład. Przed państwem wystąpił pan profesor Jacek Purchla, założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i chyba na tym poprzestanę, bo lista jest długa. Joanna ćwiczy już przemówienie na moją trumną, ale wiadomości mojej śmierci są przedwczesne. Tak. Jeśli państwo macie jakiekolwiek pytania, komentarze, to ja chętnie udzielę mikrofonu, jeśli ktoś byłby chętny. Dzień dobry, Hanna Mik. Ja mam tylko takie pytanie, dość może barbarzyńskie. Jakie korzyści przyniosło Stoczni Gdańskiej uznanie za europejski, za znak dziedzictwa europejskiego? Jakie to przyniosło korzyści naszej stoczni? Bardzo dziękuję za to pytanie. I jest rzeczą bardzo niegrzeczną odpowiadać pytaniem na pytanie. Ale chcę powiedzieć, że ten znak jest po to, żeby miejsca tym znakiem naznaczone potrafiły ten znak inteligentnie wykorzystać. Od razu też powiem, Wiśtawio łatwo powiedzieć i na pewno łatwiej byłoby Gdańskowi, gdyby był na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo siła brandu listy Światowego Dziedzictwa jest odczuwalna choćby na rynku głównym w Krakowie, co przed chwilą pokazywałem. 12 milionów turystów jeżdżą według prostego klucza, lista Światowego Dziedzictwa. Natomiast znak europejskiego dziedzictwa jest dopiero w fazie inkubacji i na ile, no nie chcę składać donosu na dyrektora Bałtyckiego Centrum, Centrum Solidarności, no wykorzystuje ten znak, to już jest, że tak powiem, kwestia in situ. Bruksela nie daje żadnych pieniędzy ani żadnego pchnięcia poza no, stworzeniem sieci takich miejsc, które jak rozumiem są promowane i propagowane. I myślę, że będziemy o tym rozmawiać. Będziemy to rozmawiać w Berlinie za chwilę, bo w Berlinie kulminujemy rok dziedzictwa pomiędzy 20 a 22 czerwca, a w Krakowie robimy specjalnie w okolicach 20 września, pani Joanno. Konferencję na temat znaku europejskiego dziedzictwa z udziałem urzędników brukselskich, żeby krytycznie spojrzeć na pomysł piękny, ale który zaczął się no, dopiero 5 lat temu i jeszcze dojrzewa. Ale dziękuję bardzo za pytanie. Ja nie będę odpowiadał na to pytanie, ale do niego nawiążę, do tego, o czym pan profesor powiedział na koniec. Dziedzictwo staje się wtedy istotne, kiedy staje się wartością dla tych, którzy są jego posiedzicielami. Ja nie mam takiego wrażenia, aby społeczność gdańska uznawała stocznię za szczególną wartość. I symbolicznie tak, natomiast to, co było na terenach stoczniowych, nie. I wszelkie zaklęcia polityczne, takie czy inne, po jednej, drugiej czy piątej stronie w ogóle mnie nie przekonują, ponieważ proces dewastacji nie był odgórnie zarządzany. Był proces, który następował, powiedziałbym, w sposób dość spontaniczny, tak bym to nazwał. Ja jestem sam ze stocznią bardzo mocno związany, bo tam też pierwsze kroki zawodowe miałem. Natomiast ciekawa jest cała narracja wokół ECS-u. Nadal bardzo często w Gdańsku można usłyszeć i nie przekona ludzi to, że ponad prawie milion ludzi przewinęło się w 2017 roku przez ECS.
i nie przekona to ludzi, nadal będą mówili, a po cholerę wydawaliśmy tam taką kasę na wybudowanie czegoś takiego. Możemy mówić, milion ludzi przyszło, z tego 350 tysięcy odwiedziło wystawę, to jest wartość dodana, a nadal usłyszę nieraz, lepiej było chodniki wybudować. Więc to jest kwestia ambiwalentna, czy my sami jako społeczność uznajemy to miejsce za coś, co jest bardzo dla nas wartościowe i jakby zmuszające nas do pewnego wysiłku. Mimo różnych zabiegów, które są, wcale nie jestem co do tego przekonany. Co łatwo mi powiedzieć, bo ja nie jestem mieszkańcem Gdańska, to ja też tutaj od razu mówię. Bardzo dziękuję za to wsparcie ogniowe. A ja tylko dodam, że sam wniosek o wpisanie na tą listę, podobnie jak w przypadku listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, no formalnie składa państwo, strona, czyli ministerstwo konkretne. Natomiast wniosek przygotowywany jest lokalnie. I miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w podniosłej uroczystości odbierania przez Bazyla Kerskiego plakiety i mogę tylko powiedzieć, że sam ten akt znalezienia się Gdańska w łonie kilku innych obiektów wpisywanych wobec licznie reprezentowanych europejskich polityków i mediów już był, nie lubię słowa promocja, ale był niewątpliwie dla Gdańska no, pchnięciem. Natomiast jeszcze raz powtórzę i dziękuję za wsparcie. No, to akcentowałem rzeczywiście w moim wystąpieniu, że dziedzictwo to my i to my musimy sami in situ, na miejscu, no tą grę w dziedzictwo prowadzić, wykorzystując właśnie takie podpórki, jak choćby ten znak europejskiego dziedzictwa. To robi skutecznie wójt gminy Łużna koło Gorlic, w Gorlicach, o ile pamiętam, 35% bezrobocie. No, zrozumieli, że to dla nich jest szansa, żeby w ogóle doszczec takie miejsce na ziemi. Ja wzmocnię pana wypowiedź, Magda Stormowska, bardzo miło. Kiedy Tarnowskie Góry weszły na listę Światowego Dziedzictwa, to nagle zaczęło coś się dziać w mieście. Lokalna społeczność przygotowała tak naprawdę obiekt i no, to był ogromny sukces, myślę, dla całego Śląska. Tak mi się wydaje. Natomiast mnie bardzo zaciekawiła ta część pana wykładu, która nawiązywała do ekonomii jednak. Nie jest to moja teza. Wydaje mi się, że coraz mniej będziemy pracować, coraz więcej będziemy mieli jednak środków i wolnego czasu przede wszystkim. I jakoś ten wolny czas i energię, która się z tym wiąże, trzeba będzie zagospodarować. Więc tak naprawdę turystyka, a lista światowego dziedzictwa jest tak naprawdę takim świetnym katalogiem na to, co zobaczyć. No, będzie grała coraz większą rolę. No, nie oszukujmy się, na rynku. I stąd pytanie właśnie, kto powinien zarządzać i jak zarządzać tym, co tak naprawdę mamy i co inni chcieliby zobaczyć. A mówię o tym katalogu nie bez przyczyny. Widziałam jedną z ofert biura podróży w Japonii. Po prostu po kolei turyści z Japonii w ciągu 3 tygodni mieli zobaczyć jedno z najważniejszych pozycji właśnie na liście światowego dziedzictwa. No to jest przemysł, to już pomału jest przemysł, którego są określone profile. Ja mogę dopowiedzieć jedno pytanie. Czy pan profesor nie ma takiego wrażenia, że z perspektywy globalnego rynku turystycznego Europa staje się właśnie folwarkiem miejsc do zobaczenia i właściwie zaczynają zadawać pytanie, czy jest czymś wiele więcej, tylko takim globalnym parkiem rozrywki, w którym jest nagromadzone dużo miejsc, które jedziemy, oglądamy, ale w zasadzie ponad to niewiele więcej nas obchodzi czy interesuje. Bardzo dziękuję za te fantastyczne pytania. Ja rozumiem, a reprezentuję również Uniwersytet Ekonomiczny, że cały wątek związany z ekonomicznym wymiarem dziedzictwa, on zaczyna mieć również w Polsce literaturę. Pochwalę się, pani doktor też uczestniczy w tej książce, która już ma 2 wydania, ale co najważniejsze jest w PDF-ie za darmo dostępna w internecie. Myśmy, i to jest ważne, żeby to podkreślić, wspólnie z moim uczonym kolegą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, on się nazywa Jerzy Hausner, ten od planu Hausnera, no napisali książkę Kultura Rozwój, w której spora część tekstów jako podręcznik dla studentów uniwersytetów ekonomicznych
no jest poświęcona właśnie coraz bardziej złożonej relacji, która zwłaszcza w literaturze anglosaskiej no, jest już oczywistą oczywistością. I dzisiaj turystyka to jedno, to jest najbardziej łatwy i banalny do zrozumienia segment całego tego tortu. Ale te wcześniejsze plansze, i podejrzewam, że pani doktor Joanna bardziej szczegółowo tą rzecz dzisiaj omawiała, no dzisiaj jest co najmniej no, 10 poważnych argumentów, dla których dziedzictwo, no niech powiem, jak Bogdan Zdrojewski się liczy, tylko dziedzictwo ma wartość, jest zasobem pożądanym. Od brandingu po niemieckie zwłaszcza badania, które łatwo pokazują, że opłaca się remontować stare zasoby z różnych powodów, nawet energetycznych i różnych innych, niż tworzyć od nowa. To jest jeden wątek. Natomiast myślę, że dla Gdańska to, co jest najbardziej intrygujące, to powrót do problemu listy światowego dziedzictwa i do przykładu, za który bardzo dziękuję, bo uczestniczyłem w tym procederze Tarnowskich Gór i miałem zaszczyt przed miesiącem na Zamku Góreckim w Warszawie uczestniczyć w ceremonii wręczenia certyfikatu przedstawicielom Tarnowskich Gór i podkreślałem, że to, co jest największą wartością tego polskiego 15 wpisu, to właśnie ten wymiar społeczny, że stowarzyszenie wnuków, prawnuków, synów górników zamkniętej kopalni, stworzone jeszcze dawno, dawno temu, no, przyjęło na siebie ciężar uratowania tego dziedzictwa, a następnie z własnej inicjatywy dobijało się bardzo skutecznie z błogosławieństwem burmistrza, czyli samorządu lokalnego, i za jego pieniądze, bo to jest kosztowna rzecz, żeby przygotować dobry wniosek, a następnie skutecznie lobbowało. I ten wybuch entuzjazmu w Krakowie w czasie obrad ze strony no, przedstawicieli Tarnowskich Gór sam w sobie był takim właśnie sygnałem świetnie ilustrującym, że dziedzictwo to my i że to od nas zależy. Miałem okazję uczestniczyć we wrześniu w wyjazdowym posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury, która była w Tarnowskich Górach. Im już mówiąc brzydko, skoczyło ze 100 tysięcy na 200 tysięcy od razu. I to nie jest wcale powód do radości. Bo to, co jest dzisiaj największym problemem miejsc turystycznych w Europie, tak jak chciał słusznie zauważyć, to jest już w tym momencie overtourism. Ja przygotowuję teraz wielki kongres organizacji, która się nazywa Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa, czyli miast wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa. Na tych 1073 wpisy prawie, no, lekko licząc 350, czyli 1/3 całej listy, to są wpisy urbanistyczne. Albo całe zespoły miejskie, albo ich fragmenty. I ta organizacja w przyszłym roku w Krakowie robi kongres doroczny, znaczy nie doroczny, ale cykliczny, pod hasłem Heritage and Tourism. Ale my się nie będziemy zajmowali udowadnianiem sobie nawzajem pożytków, tylko będziemy mówili o wszystkich zagrożeniach. W kwietniu organizacja, która się nazywa WTO, czy World Tourism Organization, w Barcelonie zrobiła konferencję, żeby zneutralizować statement, oświadczenie burmistrza Barcelony, który no, podjął po prostu jako głowa samorządu już walkę z turyzmem. I pewnie Państwo świetnie wiecie, że jednym z największych zagrożeń dla miast portowych są kruzery. Czytałem w którejś z gazet nie tak dawno, że Gdańsk się cieszy i przygotowuje się do tego, żeby nie prezydent Szczurek, tylko prezydent Adamowicz mógł witać tutaj co chwilę 3,5-4 tysiące Amerykanów i Japończyków schodzących ze statku. Gdańsk jest duży, natomiast przygotowując ten kongres, który będzie w przyszłym roku w Krakowie, musiałem się spotkać z czymś, co się nazywa Biuro Dyrektorów tej organizacji OWHC. Mieliśmy spotkanie w Kotorze, w Czarnej Górze, teraz w kwietniu. Kotor, fantastyczne weneckie miasto, 15 w porywach 20 tysięcy mieszkańców nad niewielką
Zatoką, wpisana na listę światowego dziedzictwa. No i w czasie naszych dwudniowych obrad wpłynął kruzer. 3,5 tysiąca Japończyków i Amerykanów, z całym szacunkiem, nie jestem rasistą, rozbiegło się po tym miasteczku na pół dnia. Gospodarzem naszego spotkania był burmistrz. No on jest bez wyjścia. To znaczy jest to niewątpliwie, jak się to mówi, pan pollution. Korzyści są dla Kotoru minimalne. Nie ma nawet infrastruktury gastronomicznej, bo oni jedzą na statkach. Natomiast to, co zdominowało infrastrukturę sklepową, to po prostu sklepy z pamiątkami, bo jak Japończyk wpada na 2 godziny do mojego miasteczka, jednego z 5 czy 10, które ma na trasie w ciągu tygodnia, no to najwyżej może sobie kupi jakiegoś kotka albo pieska, wyprodukowanego w Chinach zresztą. No i na tym teraz polega już ta komercjalizacja. Jak Państwo świetnie wiecie, największym problemem dyskutowanym również na posiedzeniach Komitetu Światowego Dziedzictwa jest Wenecja. Na lagunie mieszka w tym momencie 55, 56, 7 tysięcy stałych mieszkańców, a Wenecja rocznie jest odwiedzana przez 30 milionów ludzi. 30 milionów. I te kruzery, że tak powiem, no rozwalają Wenecję w tym momencie. No tylko na czym polegają zakazy? Nieszczęsny burmistrz Kotoru mówił, że jest szantażowany po prostu przez właścicieli tych wielkich linii. Albo będziemy do ciebie przypływać, albo popłyniemy gdzie indziej. A nieraz bywa, że w Kotorze jednego dnia nie jest jeden, tylko 7 kruzerów. No, więc cały ten biznes, ja pokazywałem ten trójkąt bermudzki, no właśnie polega na tym, że lokalne społeczności, często mające samą świadomość wartości, są bezradne wobec zglobalizowanych, no wielkich, można powiedzieć, organizacji, które eksploatują te zasoby i na to w zasadzie nie ma jednej łatwej odpowiedzi. Natomiast na pewno jest to znowu test, nie odbijam piłeczki, na sprawność konkretnego państwa. Czy ono się da skolonizować, czy niekoniecznie. No to jest, myślę, dzisiaj już rzeczywiście problem globalny, a Europa jest szczególnym przypadkiem. Sami żeśmy chcieli. No jeszcze niedawno na tej liście mieliśmy nie 50% udziałów, tylko 70%. I to powoduje, że w Kotorze na przykład z tego statku schodzili szejkowie i można powiedzieć turyści z obszaru Azji i Pacyfiku, byli łatwo rozpoznawalni również. Jesteśmy zglobalizowani niewątpliwie. Dzień dobry. Chciałem zadać 2 pytania o trochę mniejszym wymiarze znaczenia. Chodzi mi szczególnie o takie mniejsze miasta i gminy w Polsce, które skorzystając z funduszy unijnych odbudowują swoje dziedzictwo, często robiąc z tego parki takie tematyczne albo miejsca edukacyjne i tak dalej. Zastanawiam się, czy Państwo w różnych swoich badaniach zastanawiali się nad tym, kto i jak to w Polsce realizuje. Znaczy, jakie kompetencje mają ci ludzie, jaki jest pomysł na monetyzację potem takiego dziedzictwa ze środków, wyremontowanych ze środków unijnych. Druga kwestia, że też często tak się zdarza, że to lokalne dziedzictwo jest wpychane w ramy, że też format kopiowany z centrum, tak? Jakby mniejsze gminy, jedną z takich, taką na Podlasiu, która buduje sobie takie centrum multimedialne, które są zupełnie niezrozumiałe dla lokalnej społeczności, natomiast są odwiedzane przez turystów zupełnie przypadkiem podróżujących tam i otwierane tylko wtedy, kiedy są ci turyści, a kiedy nie ma tak naprawdę, to te centra znikają. Zastanawiam się, jak ten wymiar takiego dziedzictwa jeszcze niedocenionego na skali europejskiej, w skali UNESCO, ale takiej skali lokalnej, jak to w Polsce wygląda, kto się tym zajmuje i że to rzeczywiście Pana zdaniem idzie w dobrym kierunku, czy też potrzebuje jakiegoś mniejszego lub większego wsparcia. Dziękuję. No, dziękuję za rzeczywiście nie tylko serię, ale ferię fantastycznych pytań. I od razu też powiem, że nasze centrum no nie jest instytucją, która by akurat badała te zjawiska i te problemy, o które Państwo pytacie, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast my dużo jeździmy po Polsce i organizujemy sobie takie seminaria i w jesienią ubiegłego roku objechaliśmy zygzakiem wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry całe pogranicze niemiecko-polskie. Dla mnie to było odkrycie, jak wiele
gmin dużych i małych zaczyna odkrywać nie tylko fundusze unijne, ale właśnie to, o co Pan pyta, znaczenie dziedzictwa. I teraz tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi, jest różnie. Jest takie fantastyczne miejsce na ziemi, nazywa się Żagań. Tam zresztą teraz stacjonuje, jak rozumiem, dywizja amerykańskich czołgów, co nie jest tajemnicą wojskową. Natomiast w Żaganiu, poza tym twardym dziedzictwem, no co tu dużo mówić, jest miejsce słynnej ucieczki. Na początku lat 60. takim superfirmom amerykańskim, który się zglobalizował, była wielka ucieczka. No z tego Oflagu i Stalagu, gdzie przetrzymywani byli angielscy, australijscy, kanadyjscy więźniowie. Samorząd Żagania, mając dywizję amerykańską, w żaden sposób nie potrafi wykorzystać tego, co Kraków, oczywiście inna skala, zawdzięcza Spielbergowi. Gdyby nie Steven Spielberg i lista Schindlera, my byśmy nie mieli dzisiaj 200-300 tysięcy rocznie turystów zagranicznych odwiedzających tak zwane Muzeum Schindlera. Często ten impuls przychodzi przypadkiem lub przychodzi z zewnątrz. Państwo polskie nie ma, powiem wprost, w moim rozumieniu, żadnej w tej sprawie polityki. Natomiast polityka jest wielowarstwowa. W Małopolsce, z której żeśmy przyjechali, tak się składa, że prawie połowa polskich inskrypcji, nie wpisów, to jest Małopolska. Bo niektóre wpisy to są wpisy seryjne. Drewniane kościoły, drewniane cerkwie. Gdyby to wszystko policzyć, mamy 29 inskrypcji na terenie Polski, z czego połowa jest w Małopolsce. I dobrze pamiętam, jak wpisano drewniane kościoły na listę światowego dziedzictwa, 8 drewnianych kościołów. Jak do mnie do Krakowa przyjechał nieżyjący już ksiądz proboszcz z Sękowej, mała, biedna wioska pod Gorlicami, i prosił, żeby mu pomógł przygotować tablicę informacyjną w języku japońskim. To wszystko zależy od ludzi na dole, a nie na górze. Bo na czym polega góra? No, wspominając ten mój wrześniowy rajd wzdłuż granic polsko-niemieckiej, dwa miejsca przywołam. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o Słońsku. Słońsk. Sonnenburg. No, ja też nie miałem pojęcia, co to było i co to jest. To jest miejscowość, do którego każdego roku przyjeżdża Wielki Książę Luksemburga, przyjeżdżają politycy, przyjeżdżają wycieczki z Luksemburga, z Niemiec, z Belgii. W Polsce nas to nie interesuje, bo nie nasi. Bo nie nasi. Gmina, biedna gmina ratuje honor i polską rację stanu. W Słońsku zbudowano w połowie XIX wieku wielkie pruskie więzienie. I to więzienie stało się w czasie II wojny światowej więzieniem dla więźniów politycznych Adolfa Hitlera. Niemców, takich jak Osiecki, ale wszystkim elity z Luksemburga, z Belgii, z Holandii. I na początku lutego 1945 roku, o czym Polska nie lubi wiedzieć, nie lubi pamiętać, przyjechało Einsatzkommando z Frankfurtu na Dodrom i w ciągu paru godzin wymordowało tych kilkuset intelektualistów. O nich pamięć jest przechowywana z dala od Polski, to jest na naszym terytorium, ale nas to nie interesuje. I to, co mnie najbardziej wzruszyło, że gmina ze środków unijnych zbudowała pawilon, który ratuje, można powiedzieć, naszą twarz wobec Europy. I w tym pawilonie siedzi na jednym etacie dziewczyna po Uniwersytecie Szczecińskim, która jak taka nauczycielka z pozytywistycznych powieści z XIX wieku wypatruje autobusów z rejestracjami niemieckimi, no, żeby objaśnić i pokazać, bo po tym budynku i tym kompleksie nie ma śladu. Został rozebrany na odbudowę Warszawy, nie żeby Państwa prowokować, nie na odbudowę Gdańska. Natomiast to jest jeden przykład, a drugi to jest Kostrzyń na Dodro, gdzie Jerzy Owsiak robi każdego roku to, co robi. Natomiast w Kostrzyń żeśmy wpakowali dużo pieniędzy. To jest pruska twierdza i ona jest pruska i to jest kłopot. Jak Państwo pojedzie do Kostrzynia, to proszę koniecznie tam pojechać. No, sfrustrowany kustosz,
który no właśnie ze smutkiem mówił, że jakoś ci młodzi, co przyjeżdżają tam zapraszani przez Owsiaka, nie zaglądają. Natomiast to są Pompeje, no polskie Pompeje. Więc miasto zrównane z ziemią, nieodbudowane. Zamek Królów Pruskich, w którym był więziony Fryderyk II Wielki jako młody chłopak przez 2 lata przez ojca, wysadzony w powietrze przez Angierka. To świetnie ilustruje to, o czym mówiłem skrótowo, prawda? Że dziedzictwo jest przede wszystkim naszym wyborem i że potrafimy nieraz wielką wartość, której nie doceniamy czy nie odkryliśmy, niszczyć, no bo ta naszość, prawda, decyduje często o tym wszystkim, co to nie jest tylko schorzenie polskie, jest wydobywane. I żeby skończyć, bo nie mam pewności, czy robiąc keep talking odpowiadam na pana pytanie, tak mniej więcej. Widziałbym przede wszystkim politykę państwa jako edukację na rzecz dziedzictwa, której w ogóle nie ma w szkołach, lub prawie nie ma, bo ja miałem po raz pierwszy iluminację w Warszawie tydzień temu, kiedy przemawiałem do 50 nauczycieli, czytaj nauczycielek, które z całej Polski przyjechały na warsztaty zorganizowane przez Polski Komitet do Spraw UNESCO ze szkół patronackich UNESCO, gdzie prowadzone są klasy na rzecz dziedzictwa. I też entuzjazm niezrównoważony przez materiały, wsparcie dyrekcji szkół, programy, no i to wszystko, co się nazywa Bildung po niemiecku, czyli formacja, prawda? Formacja, która się musi zacząć od małej ojczyzny, to jest jasne. To, co robi Krzysiek Czyżewski, którego odwiedzałem w ubiegłym tygodniu też w Krasnogródzie, w Sejnach, prawda? To jest dla mnie odpowiedź również na pierwsze pytanie. To naprawdę zależy od nas. Natomiast polityka państwa powinna się odbywać w skali makro poprzez edukację na rzecz dziedzictwa, wspieranie tego typu myślenia i programów. No, nie będę wchodził na manowce komentowania mediów publicznych i tego wszystkiego, gdzie nie dowiadujemy się, poza budowaniem, jak rozumiem, naszego patriotyzmu, no, o tym właśnie dziedzictwie sąsiada, dziedzictwie innego, dziedzictwie obcego, które jest na naszym terytorium i wymaga szacunku. Ten Koszczyn jest świetnym przykładem. Chciałbym tylko dopytać, czy istnieje jakaś mapa elektroniczna albo zbiór takich projektów przywracających dziedzictwo lub odkrywających je na nowo na terenie Polski, niekoniecznie polskie dziedzictwo, może być pruskie, rosyjskie, które rzeczywiście można sobie na przykład przejrzeć, planując trasę, wakacje, odwiedziny. Czy jest takie coś w jednym miejscu, gdzie można się o tym wszystkim dowiedzieć? Znaczy, ja chcę powiedzieć, że instytucją, która jest powołana statutowo do takiej działalności, w dużej części robi to, o co pan pyta, to jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dawny KOBiZ, czyli Krajowy Ośrodek Badania i Dokumentacji Zabytków, też dojrzał przed, powiedzmy, 10 laty to było gdzieś, za Kazimierza Michała Gwiazdowskiego II. I przekształcił się, sama nazwa instytucji nowa, prawda? Dużo mówi i on ma oddziały. Nie wiem, jak działa Gdańsk, ale w każdym razie jeździłem, dlaczego byłem u Krzysztofa Czyżewskiego, bo jeździłem przez tydzień teraz po Litwie, jeździłem po Żmudzi dokładniej, po Laudzie i tam z kolei gospodarze litewscy tamtych miejsc, do których Polacy nie docierają, no byli wdzięczni, że myśmy przyjechali. Niedaleko Kowna jest na przykład Czerwony Dwór, nie wiem, czy państwo kojarzycie. No tam Tyszkiewiczowie przechowywali obraz Batory pod Pskowem, bo Tyszkiewicz kupił Matejki w Krakowie i do I wojny światowej tam to było. Tam jest litewska pamięć, że był taki obraz, który jest teraz na zamku w Warszawie. I dlaczego o tym mówię? Bo to oni pytali, to kiedy zrobicie taką mapę naszych litewskich miejsc, które są dla was, Polaków, tutaj interesujące. Nie mówię o nostalgicznej turystyce, ale o podtrzymywaniu pamięci. My się tym, przepraszam, nie czujemy się za to w centrum odpowiedzialni, natomiast z tym się zderzamy codziennie. Robimy takie seminaria, wozimy na przykład profesorów japońskich, którzy zajmują się środkową Europą, na Białoruś.
I co jest ciekawe na Białorusi? No, że Łukaszenka zainwestował w Zaosję, rekonstrukcja w Zaosiu folwarku Mickiewiczów i zainwestował w Kostiuszkę, syna ziemi białoruskiej, w Kosowie Poleskim, Mersowszczyzna. Tam są dwa, z dużym wysiłkiem przez Białorusinów stworzone muzea, do których Polacy nie przyjeżdżają, bo nawet nie wiedzą. To nie dotyczy tylko naszego polskiego terytorium, ale szerzej, więc rozbudzanie zaciekawienia musi się odbyć na poziomie szkoły. Edukacja na rzecz dziedzictwa myślę, że jest dla mnie przynajmniej jakąś ucieczką od tych wszystkich problemów, o których rozmawiamy i wobec których jesteśmy często bezradni po prostu. Ale to, że samorządy dostrzegły w wielu przypadkach, że dziedzictwo nie jest kłopotem lub balastem, bo są samorządy, na których dziedzictwo jest balastem, to jest jasne. I że można przy pomocy środków europejskich wygenerować brand, wartość, to takich przykładów jest pozytywnych sporo, różnych. Dolny Śląsk jest dla mnie takim przykładem. No, Świdnica i Jawor wpisane na listę światowego dziedzictwa. To jest fantastyczny przykład. No, dziedzictwo można powiedzieć nie nasze. Ksiądz, już dzisiaj biskup Pytel, gospodarz Świdnicy, prawda, który tam jako spadochroniarz przybył w czasach, kiedy garnizon sowiecki jeszcze dominował Świdnicy. Nawet z trudem zorientował się co do drogi z dworca kolejowego do miejsca, które było zdewastowane, zrujnowane. Dzisiaj jest wizytówką Polski. Wieziemy tam właśnie, wozimy tam różnych zagranicznych też gości, uczestników, żeby się pochwalić fenomenem polegającym na tym, że w Świdnicy nie tylko stoi Kościół Pokoju, ale że gmina ewangelicka augsburska nieprzerwanie funkcjonuje od połowy XVII wieku, mimo że ludność się w 100% wymieniła. No to jest kolejny element właśnie mówienia o dziedzictwie jako procesie, prawda? Że przyjechał Pytel i podniósł z ziemi, można powiedzieć, tą całą historię, przeszłość, tradycję, dostrzegł wagę miejsca. Jako biskup wrocławski nie chce siedzieć w Wrocławiu, tylko wraz z małżonką uczynił Świdnicę swoim przeznaczeniem. Więc strażnicy tych miejsc pamięci, to jest też fundamentalny problem i na ile Polska pomaga strażnikom. No i tu mogę powiedzieć jako prezes Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa, pani Joanna tego mojego zaszczytu nie wymieniła, a to jest najstarsze w Polsce stowarzyszenie NGO, z dzisiaj mówimy, powstało w 1896 roku, które no, jest właśnie od myślenia o dziedzictwie i jesteśmy jednym z najbardziej niezależnych stowarzyszeń. Dlaczego? No bo jeszcze przed wojną jeden z członków założycieli zapisał nam kamienicę w pobliżu rynku głównego. Ja nie muszę biegać do prezydenta miasta po pieniądze. Jak trzeba prezydentowi przyłożyć, że coś się źle dzieje, to możemy to robić bez obawy, bo czerpiemy pożytki z czynszów i jesteśmy niezależni. NGO-sy w Polsce nie są niezależne. No to jest fundamentalna kwestia. To znaczy, jeżeli mamy uspołeczniać dziedzictwo, to musimy zacząć od edukacji i od innego zupełnie prawa wspierającego cały sektor obywatelski. Rozumiem, że ostatnie pytanie, pani dyrektor. Dziękuję bardzo, Dłomir Otren. Pan wspomina, że to dziedzictwo jest grą, w którą gramy wszyscy teraz, prawda? My wcześniej w czasie dyskusji też sobie już wiele wątków poruszaliśmy, łącznie z aspektami etycznymi tej całej gry. Mam takie do pana pytanie o pana interpretację, bo skoro to jest gra, to może być wiele zasad tej gry, prawda? Mamy zasady ekonomiczne, mamy zasady przywracania pamięci, budowy tożsamości. Jak pan to widzi, która jest tą nadrzędną, taką, która rzeczywiście ma służyć, no nie wiem, nam, Polakom, nam, ludziom? Jak pan to widzi? Bo rozumiem, że każdy z tego jest tej gry coś wynosi dla siebie, prawda? Ale czy próbujemy to jakoś wartościować? Ja używam tej metafory gra, no żeby odróżnić to wszystko, co łączy się z naszym myśleniem i działaniem w dziedzictwie, na rzecz dziedzictwa, o dziedzictwie,
od tego tradycyjnego myślenia o zabytku i jego ochronie. Bo za ochronę zabytków odpowiadali i odpowiadają oni, konserwatorzy i konserwatorzy jako służba ochrony, prawda? Natomiast gra w dziedzictwo po prostu daje nieograniczone możliwości. Po pierwsze interpretacyjne, prawda? Znaczeniowe. No, pewnie każdy z nas by przytoczył przykład miejsca, które było nieodkryte, a potem z jakiegoś powodu zostało odkryte i teraz autobus za autobusem jedzie, bo coś się tam wydarzyło, albo z jakichś innych powodów pojawiła się wartość. No. I dziękuję, że pani użyła słowa etyka. Ja nie sądzę, żeby był jakikolwiek, przynajmniej nie jest mi znany, etyczny kodeks gry w dziedzictwo. Natomiast oczywiście, że te ramy reprezentuje również Polski Komitet do Spraw UNESCO. Przygotowujemy się jako delegacja polska do 42. sesji. Ona będzie w Bahrajnie. I nie mówię tego dlatego, że to jakaś wielka atrakcja, tylko że to jest dzisiaj globalne myślenie, prawda? I tam się na tych sesjach zderzają właśnie kwestie etyczne. No, w Krakowie, prowadząc obrady, największy problem miałem oczywiście z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Myśmy w Krakowie na wniosek Palestyny wpisali na listę Światowego Dziedzictwa Hebron. No, miejsce, jak rozumiem, ważne dla wszystkich religii objawionych. Izaak i Sara, no to Izaak to jest też Ibrahim. I no, nie będę wchodził na manowce polityki, bo na szczęście mam już to za sobą, ale to właśnie zachowanie ambasadora Izraela na sali wywołało generalne potępienie całej wspólnoty międzynarodowej, jego zachowanie w szukaniu niemerytorycznych argumentów, żeby no, ten Hebron nieszczęsny nie znalazł się na liście. Jedynym krajem, który popierał Izrael, jak Państwo się domyślacie, była pani ambasador Stanów Zjednoczonych. Natomiast to były kwestie etyczne. I to można na YouTubie zobaczyć, co się działo. Bo nawet może warto, jak dziedzictwo może też konfliktować i stawać się właśnie narzędziem instrumentalizacji politycznej, prawda? Gdzie ambasador Izraela zażądał, żebyśmy wszyscy wstali, ponieważ jesteśmy w miejscu, do którego dochodzi, cytuję z pamięci, smród 6 milionów spalonych Żydów. Myśmy wszyscy wstali. Natomiast zaraz potem delegacja Kuby zaprotestowała i powiedziała, żebyśmy wstali, żeby uczcić pamięć palestyńskich ofiar izraelskiej przemocy. I żeśmy wszyscy wstali z wyjątkiem ambasadora Izraela. Po czym ambasador Palestyny wygłosił ekumeniczne przemówienie. Więc etyka kojarzy mi się raczej z tego typu rozgrywkami na poziomie politycznym. Sam nie zdawałem sobie sprawy, jak lista światowego dziedzictwa jest dzisiaj nie tylko narzędziem komercjalizacji dla wielu, ale polityzacji. Konflikt pomiędzy Republiką Korei a Japonią jest jednym z najbardziej gorących. Japończycy mają niepamięć tego, co uczynili Koreańczykom w czasie okupacji Korei w latach 30. w czasie II wojny światowej. A to zahacza o listę i wywołuje ogromne napięcia. I takich przykładów jest bardzo wiele, często egzotycznych. Gdybym nie był przewodniczącym, to bym nie wiedział, że granica pomiędzy Mianmar a Tajlandią nie jest delimitowana. A tam jest też wpis i akurat w dżungli jest walka o dziedzictwo. Więc dziedzictwo rzeczywiście jest gorącym tematem i jest grą uprawianą przez różnych, na różnych boiskach i według różnych zasad i różnych reguł. Natomiast myślę, że kwestia etyki jest w nas po prostu. I to, co jest chyba etycznie najważniejsze dzisiaj, to jest to, żebyśmy się wyzbyli tego balastu naszości.
żebyśmy potrafili spojrzeć no, na dziedzictwo ponad tylko naszą własną pamięcią, żebyśmy nie wymazywali z pamięci innych. I dlatego jeszcze raz powtórzę, że było dla mnie wielkim zaszczytem, że wczesny prezydent Adamowicz mnie zaprosił z wykładem na ten pierwszy Międzynarodowy Kongres Gdańszczan. Zresztą siedziałem koło emerytowanego prezydenta chyba Lufthansa, co się urodził w Gdańsku. I bardzo miło, żeśmy porozmawiali. I to, co zrobiliście Państwo w Gdańsku z tymi nieistniejącymi już cmentarzami, no to to jest właśnie znak przełamania się. Nie przypadkiem Wrocław, przepraszam, zwłaszcza panią dyrektor, no był Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. No, z dwóch powodów. Po pierwsze, Gdańsk ustąpił Wrocławowi, ale szedł jak burza dzięki pani dyrektor. To mogę powiedzieć jako juror w tym konkursie. Pani dyrektor ustępowała? Coś takiego było? Nie, pani dyrektor szła jak burza. Natomiast jurorzy weszli do Stoczni Gdańskiej i zwątpili właśnie, szukali tej solidarności właśnie. Natomiast nie chcę Państwa prowokować. Natomiast co jest istotne, to to, że Wrocław ma sukces, jest zapamiętany jako miasto sukcesu poprzez to przełamanie. Znaczy przejście od dziedzictwa wroga i dziedzictwa obcego do our common heritage, do wspólnej odpowiedzialności, bez kompleksów. I to jest wyjątek, bo od reguły, bo ja jeżdżę dużo po Europie Środkowej, jest bardzo wiele miast, które z tym kompleksem sobie nie potrafią poradzić i nie będę po nazwiskach, zwłaszcza do kamery. Ale to dotyczy nie tylko Polski i Ukrainy, ale to dotyczy wielu krajów, na przykład wyszehradzkich. No? I wzajemny głos. I to jest chyba kwestia etyki, to znaczy, żebyśmy w sobie budowali, bo etyce jest co? Ekumena jeszcze. Ja proponuję, żebyśmy dalszą dyskusję przenieśli tutaj na zewnątrz, gdzie można się poczęstować lampką wina, więc ja serdecznie dziękuję panu profesorowi za dyskusję i za wykład. Dziękuję bardzo państwu za bycie z nami. Chciałabym serdecznie podziękować współorganizatorom dzisiejszego spotkania, czyli Instytutowi Kultury Miejskiej, zespołowi, pani dyrektor, przedstawicielstwu Komisji Europejskiej, która wspierała nas w organizacji tego seminarium. Jeśli Państwo nie byli od początku, to zachęcam do zobaczenia, co się działo na naszej tablicy, gdzie pani Magdalena Arażny skrupulatnie notowała, rysując wszystko, co się wydarzyło. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie poczęstował zestawem gadżetów związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa, to serdecznie zapraszam. I zapraszam też na stronę Międzynarodowego Centrum Kultury i na stronę Europejskiego Roku Dziedzictwa 2018, które prowadzimy. Myślę, że będzie jeszcze trochę wydarzeń związanych z dziedzictwem w tym roku. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję Państwu.